Dzień dobry. Zapraszam na krótki briefing marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Dziękuję Państwu za tak liczne pojawienie się. Ja wiem, że pora jest późna i to nasze kolejne spotkanie. Tym bardziej cenię sobie Państwa obecność. To będzie dość krótkie oświadczenie. Ale jako marszałek Sejmu, ale też lider trzeciej drogi, nie mogę pewnych zaistniałych w polskiej polityce faktów pozostawić bez komentarza. Otóż chcę się odnieść do przecieków z wypowiedzi kilku prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym jej prezesa, pana posła Jarosława Kaczyńskiego. Nie sposób nie zauważyć, że nagranie, które w internecie ujrzało światło dzienne, może demaskować prawdziwą przyczynę opóźnienia w formowaniu się nowego rządu. I mam na myśli fakt, że można mieć istotne podejrzenia, że przyczyny mogą być nie tylko polityczne, jak to przez ten cały czas uważaliśmy podczas naszych rozmów, my wszyscy w zjednoczonej opozycji, ale mogą też wynikać z czynników o charakterze medycznym. Zwracam się tu też z apelem do wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, czasy, w których całkowicie skuteczne wyciszanie czegokolwiek było możliwe, odeszły do przeszłości. W dobie internetu nie ma już możliwości, aby ukryć wypowiedzi, które tak drastycznie naruszają, może nie tyle jakiekolwiek polityczne tabu, co po prostu całkowicie fundamentalne poczucie realizmu. Z tego miejsca dziękuję serdecznie panu redaktorowi Fu, który na portalu YouTube opublikował wypowiedzi polityków, do których się odnoszę, ale nie tylko to. Dzięki niemu światło dzienne ujrzała również publicystyka, zarówno ta głównego nurtu, jak i nawet młodzieżowa, która również w tajemniczy sposób została wyciszona. Sama sprawa tego wyciszania powinna być również przedmiotem troski i dogłębnego zbadania przez służby już po przejęciu władzy przez parlamentarną większość sejmową. Pragnę również podziękować wszystkim, którzy się sprawą zainteresowali. Panu redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu, który jako pierwszy poinformował, albo raczej próbował poinformować opinię publiczną. Dziękuję też panom redaktorom Tomaszowi Lisowi i Jackowi Żakowskiemu, którzy również starali się nagłośnić sprawę i również padli ofiarą tajemniczego wyciszenia. Dziękuję również pani redaktor Biedrzyckiej oraz jej gościom za ich cenny komentarz. Pozostaje mieć nadzieję, że kontrolowane wciąż przez PiS służby specjalne nie mają tak wielkich możliwości, aby wyciszyć i moje wystąpienie. Ale gdyby tak było, wówczas liczę pomimo wszystko na publikację przez pana Fu. Bardzo przepraszam, że tym razem bez pytań, ale od 5 minut powinienem być w drodze na lotnisko. Niemniej ten przekaz dla państwa był pierwszym priorytetem. No teraz żegnam się już i zapraszam na konferencję jutro.